Konsultowałem to nie tylko z podatnikami, ale również ze służbami ochrony środowiska na szczeblu wojewódzkim i powiem jeden. W tym programie pada takie słowo, kiedy oni mówią, że tam jest koncepcja taka, siaka i tak dalej, ale z wypowiedzi pana Ratajczyka nagle pada takie, że on właśnie wie, że do realizacji tego to jest, jak on mówi, 100 albo 1000 ryzyk. Myślę, że pan Ratajczyk wie więcej. On wie, że ryzyk jest tyle i uzyskanie zgód jest absolutnie wykluczone i że ten obiekt nigdy nie powstanie, bo czyli, nie ma takiej możliwości. Dokładnie, ale co więcej, tam pada inna rzecz. Tam powiedziano, że na opracowanie, przygotowanie tej koncepcji, po której oni już dzisiaj wiedzą, że nie będzie realizowana, bo nie ma możliwości przeskoczenia oporu wodociągów, służb ochrony środowiska wojewódzkich i tak dalej, wydano 390 tysięcy złotych. Mamy za 390 tysięcy złotych kolejną makulaturę, od której już w tym mieście pękają szafy. 390, jeżeli się dowiemy, że oni najpierw zlecili przygotowanie tej makulatury, a teraz dopiero się dowiedzieli, że to jest niemożliwe, no to znaczy, że wydano 390 tysięcy złotych na nic. Ale to jest, proszę Państwa, coś, co jest nagminną praktyką tego urzędu. Teraz my, jako rowerzyści, tutaj mam wsparcie u Piotra, wiemy, że teraz się nam proponuje, pod wpływem nacisków i tak dalej, przed wyborami ogłoszono, że zleci się opracowanie całościowej koncepcji dróg rowerowych w mieście. I my, proszę Państwa, wiemy już, że to jest kolejny pomysł na wyprodukowanie, tym razem wartej 250 tysięcy, kolejnej makulatury, która zostanie odłożona ad acta.